Eon czyta. Michał Bałucki, grześnie piśmienny. Rozdział trzeci. Marynka kalicianka. Był jeszcze inny powód niechęci Grzesia do Marcinka, a to z okazji Marynki kalicianki. Marynka kalicianka była to tęga, pucułowata dziewucha, jakby ją kto wykroił z rumianego twardego jabłka aż się świeciła od gładkości i twardości nosek trochę zadarty wargi grube ale oczy wesołe takie, że się aż przyjemnie robiło gdy nimi spojrzała parobcy się już za nią oglądali choć miała dopiero dwanaście lat oglądali się za nią bo wiedzieli że za trzy albo cztery lata będzie o nią uganiaczka nie tyle dla jej oczu i rumianej gęby ile dlatego że jej tatuś Wójt uchodził we wsi za najbogatszego, a ona była jedynaczka. I stroili ją, oj, stroili. Kiedy we święto matka ponawieszała na nią wykroch malonych spódnic to w duże kwiaty, to w małe, to w muszlinowe, to ostre, dziewucha wyglądała gruba jak beczka w tej paradzie, że ruszać się dobrze nie mogła. Inne dziewuchy z podziwem i zazdrością poglądały na nią. I każda napierała się u matki o takie szumne spodnice, o takie kwiatki, jakie widziała u Marynki Kalicianki. Grześ od dziecka małego znał Marynkę, bo ojcowie ich żyli ze sobą w przyjaźni. Starzy nieraz żartem mawiali mu, to będzie twoja żona. I Grześ tak oswoił się z tą myślą, że patrzył na Marynkę jakby na swoją własność. A że lubił udawać dorosłego, więc za przykładem parobków przywoził jej niby swojej narzeczonej z każdego odpustu to pierścionek, to wstążkę, to paciorki, dziewucha brała, bo ją to bawiło. Raz przyniósł jej karmelków z wierszykami. Odkręcała papierki jeden po drugim, karmelki pakowała do buzi, a wiersze odczytywała sobie po cichu. Przy jednym zaśmiała się głośno i rzekła, pokazując Grzesiowi. To tak, jakby dla ciebie napisano. A cóż tam pisze? Spytał Grześ. No masz, przeczytaj. Grześ wziął kawałek zadrukowanego papieru w rękę, obracał go na wszystkie strony i nie widział, co zrobić. No czemuż nie czytasz? Grześ był cały czerwony, jakby go kto krwią oblał. Wstyd mu było przyznać się, że czytać nie umie. Marynka jednak poznała to bez jego gadania, widząc, że wierszyk trzyma do góry nogami. Zaczęła się śmiać z niego i drwić. Ola Boga, to ty nie rozumiesz nawet z drukowanego. Taki duży chłop i czytać nie umie. Grześ myślał, że się spali ze wstydu. Nic go tak dotkliwie nie ubodło, jak te drwinki kalicianki. I może to było powodem, że tak prędko zgodził się na pójście do szkoły, a potem, gdy tak sromotnie szkołę opuścić musiał, na naukę z Marcinkiem. Tak wielką wagę przywiązywał do tego, że przy najbliższym spotkaniu z Marynką nie zapomniał pochwalić się przed nią, że się będzie w domu uczył. Czas by też już było, rzekła na to Marynka. Marcinek nie będzie uczył. Dudziak? Spytała żywo. Dudziak. Dziewczyna bez śmiechu przyjęła tę wiadomość i od owego czasu coraz częściej przybiegała do domu Wojciechów, do małej Petrysi. To jej pokazać co ciekawego, to pleść z nią wianuszki z buławatków, albo obrębiać chusteczki. A zawsze tak się zdarzyło, że przyszła właśnie wtedy, gdy Grześ z Marcinkiem siedzieli przy lekcji i usadowiła się z Petrysią zawsze tak, żeby widzieć okno, przy którym oni siedzieli. Grzesia cieszyło to niezmiernie, że Marynkę tak zajęły jego lekcję i poglądał częściej na nią niż na książkę. Jednego razu marynka ośmieliła się podczas lekcji wejść do izby. Wpadła prędko i rzucając serce z piernika, co je kupiła dzień przedtem na odpuście, rzekła prędko zawstydzona: — Macie, to dla was gościniec? — I uciekła co tchu, czerwieniąc się mocno. Grześ ani na chwilę nie wątpił, że to serce dla niego i zabrał je jak swoje. Dopiero Petrysia wyprowadziła go z błędu. Gdy zobaczyła, jak on z tym sercem nosił się wszędzie, zrobiła duże oczy i spytała zdziwiona. — A cóż to? Marcinek darował ci? — Co miał darować? Marynka mi dała. — To dziw, bo przecie ona mi mówiła, że je da Marcinkowi. Grześ zmarszczył czoło. — A za cóż by ona jemu dawała? Czy on jej brat albo swat? Ty także ani brat, ani swat. Ale ona moja, jak dorośniemy, to się pobierzemy. Tak uradzili starzy. Ale Marynka inaczej mówi. A jakże ona mówi? Że gdybyś był taki piękny jak Marcinek, to by poszła za ciebie. I to chyba wtedy, gdyby Marcinek z inną się ożenił. Słowa te małej siostry która je powtarzała bezwiednie, jak sroczka ugryzły w samo serce Grzesia. Chodził cały dzień chmurny i nadąsany, a wieczorem wziął książki, kajety, pióra i wrzucił to wszystko w ogień i powiedział ojcu, że się więcej uczyć nie będzie i że Marcinka nie chce na oczy widzieć.